Dzisiaj w końcu zobaczymy, co takiego kryje się w poziomie, który wygląda, jakby prowadził do wnętrza tej łodzi podwodnej. Oraz pewnie powalczymy z Shiver. Tutaj w Splatoon 3 Hero Mode. Ale dobrze, najpierw idziemy tu. Mamy... A! No tak. Tu na dole... była pułapka. Teraz się pogubiłem troszeczkę. A właśnie. Muszę po prostu inną stroną tam iść. No, w poprzednim odcinku pod koniec troszeczkę się zdenerwowałem. Ale to nie szkodzi. Poziom był troszeczkę nieuczciwy pod koniec. Ale teraz... te trzy poziomy, które zostały nam jeszcze na tej wyspie, mam nadzieję, że będą sympatyczne. Charge now, splat later. Aha. Będę musiał korzystać z tych strzałów, które mam od początku naładowane. W sensie ograniczony zbiornik? Czy ograniczona ilość strzałów? A się boję strzelać teraz. W sumie? Nie do końca jestem pewny, jak to działa. No bo nie tracę wcale tuszu, prawda? Ale tak, na wszelki wypadek będę ostrożny z tym. Albo po prostu chodzi o to, że mam naładowanymi strzałami atakować. To też może być. No bo spójrzcie, ile ja zadaję. Nawet tą górną skrzynkę załatwiłem, nawet nie wiedząc teraz jak. What? Nie, chyba źle zinterpretowałem tytuł. Dobra. Jesteśmy prawie przy końcu teraz. O, ten się ukrył. Muszę przyznać, przez to, że ostatnio dużo gram w Resident Evil 8 Village, tam no różne przejścia na różnych poziomach trudności tej gry, jestem teraz znowu bardzo przyzwyczajony do tego, że mogę wcisnąć przycisk i namierzyć. Jak ja ciebie załatwię, gościu? No tutaj namierzam co prawda, ale strzelając już przy snajperce, wciskam przycisk strzału i teraz mogę mierzyć, tak? Nie mogę przycelować dokładniej, co jest czasami troszeczkę dziwne. Dziwne uczucie. Charge now, splat later. Chwila, czyli mogę zachować wystrzał, gdy chowam się we farbie. Jak to będzie działało w tym? Mogę! To nie było wcale aż takie trudne. Tylko z jakiegoś powodu wydawało mi się, że nie da się tego zrobić i że jak próbowałem, to mi się nie udawało, ale najwyraźniej... No a teraz zrobiłem ten sam błąd. Najwyraźniej po prostu, nie zauważając, puszczałem naładowany strzał, gdy przemieniałem się, bo myślałem pewnie podświadomie, że i tak nie zadziała. A jednak działa wyśmienicie. Cudnie. Kocham! Niebieski i fiolet, piękne kolory. Ej, a propos fioletowego. Ludzie, mam do was prośbę. Bardzo bym prosił was do zajrzenia przynajmniej do może pierwszego odcinka mojego Zagrajmy, który właśnie leci. Bayonetta 3. Gra, która według mnie powinna mieć dużo, dużo więcej uwagi niż ma. Dość niszowa gra akcji, fenomenalna. Tyle pięknych rzeczy robi. To będzie chyba moja ulubiona gra tego roku. I po prostu wielu ludzi nie pomyśli nawet, żeby ją obczaić. I bardzo fajnie by było, gdybyście przynajmniej dali szansę tej grze. Jeszcze fajnie, gdybym przekonał was do zainteresowania się serią, ale no tak na pierwszy dobry początek. Zajrzyjcie może do pierwszego odcinka, znajdziecie w opisie i eventkarcie, skoro już o tym mówię, link do playlisty. Ale teraz koncentrujmy się na tym, co ta gra ma dla nas przygotowanego. W
chwileczkę. O, o. Jak ja to zrobię? Wiem, że tutaj w górę mogę wejść. To jest jasne. I tutaj też. Tu też mogę. Może zachowam sobie wystrzał? Właśnie. A, fajnie. Jak mam przytrzymany strzał, to wtedy nie mogę w ogóle naładować tego strzału, żeby był silniejszy. To w ogóle nie mogę... naładować... naładować zbiornika farby. No to mi nie wyszło. Ale ten gość mnie nie zauważył, więc nie szkodzi. A ci mali tutaj, no i już teraz, problemu sprawiać raczej nie będą. He? Czemu ja teraz nic nie zrobię? Czy tarczę trafiam pod takim kątem? To było durne. Tu się nagle pojawiło sporo tych gniotów. No, tym razem trafiłem główkę. Praktycznie żadnej farby nie mam, ale i tak jakoś daję radę. O, o. Oktos... co? Jak ja to zrobię? O! Czyli jednak mogłem przez tarczę tego zepsuć na górze. Dziwne. Bardzo to dziwne teraz było. Przy dwóch rzeczach w tym poziomie zbyt długo czasu poświęciłem. Zbyt wiele czasu na jakieś fikuśne rozwiązania, mimo że to było dość proste. No w każdym razie teraz się udało. Juhu! I to był całkiem fajny poziom. Że fajnym konceptem. Lubię. I przedstawiło mi mechanikę, że mogę rzeczywiście nurkować z naładowanym atakiem w snajperce. To się na multi może przydać. Jeżeli rzeczywiście pomyślę, że zaatakuję świat internetu. Fajnie tutaj stoisz, Kelly. Snajperką. Chociaż bardziej mi się uśmiecha łuk. Że będę łukiem tryhardował. To była fajna rzecz do znalezienia. Miniaturka łodzi podwodnej do szafki. Znaleziona w łodzi podwodnej. Musi być jeszcze więcej tych skarbów. Ciekawa jestem, co można z nimi jeszcze zrobić. No ja też, moja droga. Czekaj, to mamy teraz kilka tutaj takich... wartych setkę. Dwa, co? Niech będzie. Och, podoba mi się, jak to się błyszczy tutaj. Czemu ty nie załatwiasz tego, po co cię wysyłam? Small fry? What are you doing? O, no, podoba mi się, jak błyszczy się tutaj lakier. Sardynią! Na łodzi podwodnej. Mówisz, że coś tutaj jeszcze jest? No, troszeczkę jajeczek, jakbyśmy nie mieli i tak już strasznie dużo. 7636. No to wchodzimy do łodzi podwodnej. Stamp em out. Okej, okay, na stamperze do celu. Ale... to ma coś wspólnego z łodzią podwodną? Miałem nadzieję, że ten poziom będzie miał jakoś fajnie coś wspólnego z łodzią podwodną. Ale dostajemy... piłę. Holy shit. Przecież to jest... zupełnie nowy item, co nie? Co to za zajebis? Co? To... mogę tym walczyć jak mieczem. Dostaliśmy w końcu miecz w Splatoonie? Obłagam więcej tego. Ej, kocham tą broń. Uwielbiam. Oho! Piła farbowa, nie łańcuchowa. I to wygląda, jakbym rzucał takimi falami
cięcia, jak w jakimś anime albo jakimś serialu o filmie, no, o historii o samurajach, jakby te cięcia stawały się materialne. Uwielbiam! Getsuga Tenchou! Oh yeah! Wracając do tematu, że Bleach niedawno wrócił i dostał w końcu nowy sezon. Czekaj, czy ja muszę to przeciąć? Czy wymagane jest, żebym to przeciął? Albo mam gówno miałem zrobić, miałem podejść. O, tak z nienacka. Pociąć ich wszystkich moim super farbowym mieczem. O! Ależ mnie zaskoczył. No może walka wręcz, czy tam walka bronią białą? Wystrzelance nie jest najlepszym pomysłem, ale jednak, no, działa. Shadow Warrior to też gra, która nie jest nowa. Znaczy, ma remake'i i nowsze części, ale wiecie, co ona na myśli. Koncept nie taki stary, ale no to trudne to wyzwanie. Trzeba uważać i nie tak szarżować jak ja zawsze. Podoba mi się, że jak jesteśmy naładowani i mamy przyciśnięty do przodu, to że taki skok do przodu robimy. Wow! I to się tak dobrze odczuwa z HD Rumble na Switchu. No właśnie, tak podskakuje w przód i zadaje atak. To jest mordercze. Ha! Daję radę. Kocham to. Niby się mówi, nie przychodzi się z nożem na strzelaninę. Bardzo słynny berliński tekst. Ale co z tego? Masz mój nóż! Żryj go! Kocham to. Kocham to. I szczególnie to, że trzeba tak podejść blisko do tych drzwi, żeby się otworzyły i tak znienacka jesteś stawiany przed faktem, jaki wróg tam jest, to po prostu też daje coś zajebistego. Tak znienacka. Nie tylko dla ciebie, ale dla wszystkich. Musisz błyskawicznie reagować. Niczym szermierz, niczym samuraj. A jako, że jest to kolor zielony, to od razu skojarzenie też do Roronoa Zoro z One Piece'a. Nie do końca mój ulubiony z głównych bohaterów. Jego fandom mnie strasznie wkurza, jako że stawiają go jako nadczłowieka, który podobno niby ma być też silniejszy niż główny bohater i w ogóle. Takie pierdoły z tych fanboyów. Ale postać świetna. I bardzo, bardzo epickie ma kunszty walki mieczem. Dlatego też, no, fajne skojarzenie. Żryj moją farbę! Dokładnie, jestem Marimo-chan. Marimo-kun! Jedzenie gotowe. Essen ist fertig. Boom! Z wyskoku! I love this! To jest ten shit, dla którego żyję. Chcę więcej takich poziomów. To są te poziomy, które sprawiają, że moje serce zaczyna bić szybciej. To może być jeden z moich ulubionych poziomów całkowicie w Splatoonie do tej pory. W którymkolwiek i w single playerze ogólnie Splatoona. Chciałbym spin-off z Platuna, który jest o walce wręcz, albo no, więcej tego tutaj po prostu. O, w DLC mogliby zrobić to, że więcej będzie. Teraz wybór drzwi. Skrzynka. Ale tak, jak mówiłem, to była dobra droga w takim razie. Tu jest ślepy zaułek i przeciwnik. Jak mówiłem, przy Getsuge Tenchou, Bleach wrócił w końcu dla tych, co może nie wiedzieli. Wybuch teraz moją farbą, gość. Bleach w końcu dostaje swój finał po tylu latach, gdy manga była skończona i teraz w końcu to, co było pod koniec, zostanie też zanimowane. Jest już kilka odcinków, ale jeszcze nie oglądałem, bo zostawiam sobie, aż kilka więcej będzie.
ale to jest po prostu spełnienie marzeń, bo fani tak długo na to czekali. Jeżeli ktoś z was jest fanem i jeszcze o tym nie słyszał, no to teraz wiecie. Dlatego tylko o tym mówię, żeby wszyscy byli poinformowani. No, niespodzianka. Swoją drogą, to pierwszy raz, że Octolingi spotykamy? Włochate Octolingi? Czy na początku też już mieliśmy spotkanie z takimi, co? Bo nie pamiętam już, czy w prologu, w pierwszym świecie, tam zanim wpadliśmy do Otchłani, czy tam mieliśmy do czynienia już z Octolingami włochatymi? Jeżeli nie, to szalone, że tu się pojawiły. What? Nie, ten poziom znajduje się definitywnie w top 5, nie kurde, top 3 moich ulubionych poziomów w Splatoonie. I tylko 4 minuty zabawy tutaj. Nawet do 5 minut nie dobyliśmy. No kurde. Chciałbym dłużej tutaj pobyć. Jeśli mam być szczery. No i teraz wystarczy pójść do bossa, który czeka na nas tam. I wyszło, że 13 poziomów mieliśmy. Możemy użyć szybkiego wyskoku, żeby dostać się tutaj szybciej na górę. O, tutaj trochę jeszcze posprzątać. No, small fry, czas troszeczkę pozałatwiać sprawy i pozbyć się bałaganu. Kapitanie Zapfisz, nadchodzę! Chociaż i tak nie spodziewam się, żeby to naprawdę Zapfisz tam był. Ale kto wie, może jednak. O, przecież odblokowaliśmy nawet szybki dostęp do tego. Tu, ui! Yeah! Otwierać! Policja! Rekwirujemy te skarby w środku. The pursuit of the precious. My precious. Czyli będę walczył z Golumem, a nie z Shiver. Zabawne. A już widzę, że to Shiver. Tym razem my mamy żółty kolor, a tu jest niebieski. To swoją drogą bardzo fajnie zrobione, że Frey i Shiver są przeciwieństwem z siebie i jak walczyliśmy z Frey, to mieliśmy niebieski kolor, a teraz jak walczymy z Shiver, mamy żółty kolor. Te dwa główne kolory Splatoona. Kocham, jak Splatoon lubi bawić się kolorami. Stój, gdzie jesteś? O, klatka? Szukasz skarbu? Masz wyśmienity gust, ale jesteś zbyt delikatna, by przywłaszczyć sobie ten szczególny przedmiot? Mam rację? A, rozumiem. Udajesz oziębłą. Cóż, czyli jednak masz w sobie coś złośliwego? Nauczę ci kilka manier. Dołącz do mnie, mistrzu Mega. Mega? Jak Megalodon? Pedałuj, Megalodonie! Ale to przecież... A nie wygląda jak Megalodon. A może jednak? Możesz ty? Ej, czy ona jest samuraj? Ona jest też samurajem. Nie, ona jest gejszą. Ona jest gejszą. Więc... Kurde, ten wachlarz jest jej bronią. What? Czy też dostanę wachlarz taki jak... Jak ma Shiver? To byłoby piękne. Czekaj, mogę w ciebie strzelać, co? Nie, jak tutaj pływa w sobie. Ale fajnie to wygląda, jak on pływa w tej farbie. Ale to nie wygląda jak Megalodon. Megalodony są większe. Znaczy, nigdy żadnego w realu nie widziałem, no bo trudno, przecież wymarły. Ale... Wydawało mi się, że Megalodon powinien być większy. Co to za szalona walka? Ja kompletnie sobie tutaj nie radzę. Shiver... O, jednak mogę go zafarbować, tak? Jednak go to boli. Ale mnie też to boli. Fajnie, że zostaje na nim kawałek farby. To wydaje się być znacznie trudniejsza walka niż z Frey. No jasne, jest też później, ale to trochę nieuczciwy wobec Frey. Że jej walka jest łatwiejsza.
Ale nie wiem, co bardziej epickie. Podobają mi się animacje. O, to możemy dużo zadać. Podobają mi się animacje tego Megalodona, jak pływa w farbie i jak się farba ogólnie rusza podczas tego pływania. To jest świetne. Bo farba, no to nie jest przecież woda, jest taka bardziej rzadka. Taki bardziej rzadki płyn. I widać to w animacji, to uwielbiam. Bum! Haha! Jak bolało? Shiver, cześć, jak tam? Z bliska mógłbym ci się przyjrzeć, ale nie chcę ryzykować. Jesteśmy... w takim basenie? Jesteś całkiem twarda, jak na przystawkę. Mistrzu! Tym razem naprawdę musisz się skupić, okej? Okay? Dobra, mistrzu Mega. Pokażmy im! No to teraz przyspieszysz, co? Czy mi się wydaje, przez ten skok teraz platforma się trochę zepsuła? Tutaj na bokach jest taka... bardziej... No, na bokach bardziej się topi i ma taki... Co? What? Co ty skaczesz mi? Co to ma znaczyć? Robolodon! Wow! No w każdym razie po środku jest trochę grubsza niż na brzegach, jeżeli widzicie. Wcześniej chyba tak nie było. Jakaś taka górka robi. Jak ja to... Co ja teraz? O Boże! No! Holy shit! Holy shit! Jak ja tego nie przeżyję przecież! Zmarnowałem, ale to będzie długa walka. Uwielbiam tą walkę. Ale nadal nie wiem z konceptu, która mi się bardziej podoba. Powinienem zachować sobie ten skok. O, dobrze unikam. Na ten moment, gdy on jest we wnętrzu tej areny. My jesteśmy w takim, no, basenie, dookoła jest farba. Znowu kojarzy mi się z orką z Phoenix Wright Dual Destinies, gdzie tam w sprawie DLC. Właśnie często bywaliśmy w takim basenie i tam dookoła była woda i właśnie... No to wygląda mniej więcej jak właśnie ta arena, którą tutaj mamy. Miłe skojarzenie. Lubię tematykę tą wodną i tych aquaparków i tak dalej. Te wiry są szalone. Cholera. Strasznie szalone. Ale właśnie dlatego tematyka Splatoona z tymi wszystkimi morskimi stworzeniami jest taka fascynująca. Sam Megalodon jest genialnym tematem i bardzo fascynującym stworzeniem. I też fakt, że... Jak to było? Że... Duży procent, chyba nawet 90% morza jest niezbadane, bo głębiny? I tak naprawdę nie wiadomo, co tam jeszcze w głębinach żyje? Morze jest tak fascynującym tematem i tak można by się na tym skupić. Swoją, no, historię, cały franchise, jak właśnie widać tutaj w Splatoonie, to jest bardzo komiksowo zrobione, bardzo... ma własny styl. O, zmarnowałem. Szkoda. Ma swój własny styl. Ale to opowiada to bardzo dobrze. I ma bardzo dużo materiałów, na których może się skupiać. Nie wierzę, że ja jeszcze żyję. Nie wierzę, że on... jeszcze żyje. No podaj się w końcu. Ile jeszcze? Ile jeszcze takich... O! No daj spokój. O, teraz będzie po nim, teraz będzie... Nie po nim. Teraz może? No w końcu! Shiver! Uderzenie drugie. Och, no dalej.
Co się z tobą dzieje? Mistrzu, musisz wziąć to poważnie, albo... Tak, bardziej w tym stylu. Teraz pokażmy im naszą prawdziwą moc. A. Oby ta prawdziwa moc nie była... jakaś straszna. A, wiem co się dzieje. Na bokach po prostu arena staje się coraz mniejsza, to nie my, tak? Tylko trochę mi przeszkadza, że nasz piękny żółty kolor staje się taki... A, żółtawo... No dziwny, no taki... Taki żółtawo-zielony. Tutaj przy tym oświetleniu. Ale po takich grach też jak Subnautica i te sprawy, albo też była taka gra, którą pamiętam na Nintendo Wii, gdzie już właśnie badało się głębiny i tak dalej, i już tam było to strasznie fascynujące, te gry nie bez powodu są takie... Jest taki szał na te gry, gdzie po prostu może badasz, bo ten temat jest tak bardzo fascynujący, no. Ludzie od zawsze chcieli podróżować po morzu, od zawsze chcieli też latać, ale też odkrywać głębiny morskie, co tam się kryje, no po prostu tyle tam może być, nie? Daje wyobraźni... tyle miejsca do popisu! No chodź, Rekin-chan. Chodź no. Przepraszam, Mega-chan. Jak ten, kim.com z Mega Upload. O-o. To może zaboleć. Nie, jak ja przecież tego nie przeżyję. No to te walki są takie cholernie trudne. No, no Boże! Czy ten gość nie może wylądować po prostu, że mogę go wyrzucić moim super skokiem w ziemię, no? Dlaczego to musi tak boleć? No come on! I on tak znienacka odskakuje właśnie i strzela we mnie. Ty! Pff, nie, ja się tak nie bawię. Dość. Nie! Odrzucam tą ofertę. Miłe z twojej strony. Ale ja chcę żyć. Już nawet nie wiem co powiedzieć, ty. Ha! Staję się coraz szybszy, ale ja też. Tu chodzi o śmierć i życie. Teraz myślisz, że będzie siebie wyrzucał z tornada farbowego do tornada farbowego. Jakby był jakąś rekinową rakietą. Rakietą chciałby być. Przez całe lato. Nie. Mm-mm. Jak to nie trafiłem? Jak to on jeszcze wytrzymuje? Nie! Ty kurwiu! Ty suczolu, ty! Nienawidzę go! A już myślałem, że tą walkę dam radę zrobić bez tego gówna. Spierdalaj, ty kurwo jebana! Mam cię cholernie dość! Teraz mam cię w dupie kompletnie, teraz już żadnego ryzyka. No, chodź tu, chumie! Ja ci zaraz dam, ty. No, spróbuj mi tu jeszcze się popisać jakoś. No wyskakuj, no! Ja cię zaciupam, ty!
A myślisz, że takie sztuczki to ja jeszcze się nabiorę? Co to jest 2005 czy jak? Że tam się farbą opluć. Pff. Nie, teraz mnie wkurzyłeś maksymalnie. Dałeś mi game over, chamie. To ja ci teraz dam... Nie wiem, zrobię cię na sushi, wiesz? No schodź stamtąd, wstydu oszczędź. No chodź. No pff, spójrzcie na tego pajaca. I to miało być takie trudne? Nie, miałem tylko do niego szacunek, bo nie chciałem życia stracić. Teraz miałem w dupie. Trzeba mieć więcej w dupie, po prostu. Taki morał tej historii. O, myślę, że to dość na lekcję na dzisiaj. Ale nie po raz ostatni widziałaś Deep Cut. Do następnego razu. I dobrze ci tak. I dobrze ci tak. Dobra, bez przesady. A to co? Znowu coś zbuduję z tego. Bierz. No, bierz no. Nice! I dostaliśmy 3 sardinium nawet. Przy poprzednim razie nie zauważyłem, że dostaliśmy coś takiego. Ale wkurza mnie ten game over, no. Mogłem bardziej agresywnie do tego podchodzić, to nie zajęłoby też tak długo. Dobra robota, agencie 3. To znaczy, nadal nie znalazłyśmy dziadka, ale... znalazłyśmy kolejny skarb. To coś... Czy... słyszycie mnie? Odbiór! Dziadek jest na linii. Halo? Dziadku? O, agencie jeden. Dobrze słyszę swój głos. Ja, nadal jestem zamknięty w jakiegoś rodzaju pokoju. Odnalezienie tutaj wyjścia to jak... szukanie... ryby w stogu siana. Korali. To znaczy... Chyba powinienem bardziej, lepiej szeptać, prawda? Ktoś nadchodzi. O, przebudziłeś się ze swojej hibernacji. Czyż tak, cuttlefish? He? To znaczy... kiedyś, kapitan cuttlefish. Kimkolwiek jesteś. No, kim w ogóle jesteś? Zidentyfikuj się. Gra, ha, 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 ha. Jesteś całkiem żwawy jak na starego pierdziela. Huh. Czy twoja rasa w ogóle ma kości? Nieważne. Możesz mówić mi Mr. Grease. O nie, ktoś nowy? Is? Nie znam żadnego Grease'a. Panie, tak czy inaczej. Mr. Grease? Nie! A zaczynało się robić tak ciekawie. To znaczy, dziadku, nadal tam jesteś? Ach, myślę, że zgubiłyśmy go. Ale znajdziemy go w końcu, gdy namierzymy sygnał, który od niego dochodzi. To wszystko, agencie 3. Idź dalej. No i mamy teraz tutaj 2 części. Czy tylko dla mnie wygląda to jak coś, co można złożyć w jedną całość? Raczej nie. Oho! Niewidzialna ściana, która idzie w górę. To jest dziwne. Jakby już było tam troszeczkę częściowo coś złożone, prawda? No dobra. Wracamy na 4. wyspę. Co prawda wszystkie poziomy tutaj ukończone, ale... musi być tutaj przecież też gdzieś zielony balon, prawda? Do tej pory nie zwracałem na to uwagi, czy gdzieś jest. Ale no... no musi, prawda? Inaczej to byłoby zbyt dziwne. Gdyby nie. Coś, czego też nie zauważyłem, lol. Że tutaj to było. Jedną z umiejętności, które wykupiliśmy, jest najwyraźniej ten... namierzać, bo teraz... wszędzie widzę jakieś... namierzenia, że coś jest. To jest całkiem zabawne. Chciałem co innego tym osiągnąć, ale dzięki, Small Fry. Zapomniałem, że nie mam granata tutaj.
Tam pewnie będzie jeszcze Sardinium. No, mamy jeszcze kilka miejsc, gdzie moglibyśmy posprzątać. Gdzie wypadałoby tak nawet, powiem, posprzątać. Bo nam to wiele by ułatwiło. Aktualnie widzę tylko czerwony balon. Ma to akurat coś zupełnie innego. Na poprzedniej wyspie były dwa, tutaj nie będzie żadnego? Postanowili, że poukrywają je w normalny sposób pod Fusions, czy jak? Zostały nam tylko jeszcze dwa obszary. Tam mają być rozłożone wszystkie pozostałe... Nie, tam jest. Tam jest. Już chciałem powiedzieć, że co? Tam mają być wszystkie pozostałe... Scrollsy, zwoje porozwalane. No... Highly doubt this. Szczerze wątpię. Po co używam anglicyzmów, skoro... I tak przetłumaczam na polski. Po prostu zamknij ryj, Geralt. Zamknij ryj. Wtedy wszyscy będą szczęśliwsi. Po prostu przemienię kanał na robienie walkthrough. Chciał po prostu nie odzywać. To byłoby najlepsze. Dobra. To teraz spróbujmy ten balonik zdobyć. Tylko... Skoro już tutaj jestem... Haha, skrót. Nie wiem po co, ale skrót, no. Skrót w każdym razie, no. Dobra. Ty. Tylko najpierw wezmę to, co jest pod tobą. Jameson. No, to z nami nie będzie sukces. Tak mi się wydaje. No dobra, jeszcze raz. Spróbujmy szczęścia. Bo teraz możemy też tędy przejść. Fajnie, Sardinium, bardzo się cieszę. Och, czemu? All right. Nice. Świetnie. Prawie się udało. Jest. I tak oto numer 15 dostajemy, ale nadal brakuje numeru 13. Co ja teraz zrobię? No, chyba najpierw pozbędę się tego okropieństwa tutaj na dole, które mnie kosztowało już kilka ranów. Ale chciałem najpierw się tego pozbyć, gdy zdobędę już skrolsik. Płytka. I ciebie też mogę z drogi teraz zrzucić? Dziękuję bardzo. Tylko teraz gdzie znajdę ten ostatni scroll? Pewnie ostatni w tym miejscu. To coś było, mówisz? O, kolejna płyta. Co zabawne, mogę na piątą stronę przejść tutaj, nie korzystając tutaj z Fusions, bo tutaj musiałem już się czegoś pozbyć, ale na tej innej wyspie, na wyspie czwartej, musiałbym się pozbyć jeszcze za dwa tysiaki, żeby tamtędy móc przejść. Lol, takie drogie to wszystko. Najzabawniejsze jest to, że też nie zauważyłem, że tutaj coś takiego jest i że to mi pozwala... Wejdź tutaj na górę. Kurde, 10 minut chodzenia i wszędzie próbowania zamalować czegoś. I akurat tego mi Small Fry nie pokazał. LOL.
Ale to byłoby wszystko. A teraz widzę, że można po tych znaczkach pod Area of Interest zobaczyć, czy ma się wszystkie dane rzeczy zdobyte w danym poziomie. Na danej wyspie. Wiem, że ktoś już o tym wspominał w komentarzach, ale nie do końca wiedziałem, o co mu chodziło. Teraz wiem. No ale dobrze. Wszystko, co tutaj chcieliśmy, mamy. I wyruszamy chyba na kolejną wyspę, prawda? Na wyspę numer 5. I coraz bardziej zbliżamy się do tego cudeńka. Eco Forest Tree Hills. O, będzie trochę bardziej naturalnie. Phew! Całkiem daleko zaszłaś, he? Agentko 3. Wygląda na to, że możesz stąd przejść na drugą stronę. A ta rura musi prowadzić wstecz. Nadal żadnej odpowiedzi od dziadka. Na to wygląda. Typowe. Cóż, zobaczmy, co możemy znaleźć tutaj. Powodzenia! Dzięki wielkie. Jestem ciekaw rzeczywiście, co się tutaj jeszcze znajdzie. Mam sporo fuzjaos. Mam sporo jajeczek. Ale to pewnie oznacza też, że sporo fuzjaos będzie tutaj... Ahahaha! I od razu pierwszy scrollik. Ale kurde... 20. To jeszcze 4 inne tutaj będą gdzieś. No, dużo fuzjaos będzie pewnie do pokonania. Wystartuję jeszcze w tym odcinku z jednym poziomem. Learn to reflect and this one is in the bank. Okej, reflektować. Ciekaw jestem, co mogą mieć na myśli przez to. Nie mam pojęcia, ale idziemy. O, tak daleko zaszliśmy już. I ta ostatnia wyspa wydaje się być strasznie mała. Pewnie tylko miejsce, które pozwoli nam dostać się do środka. Patrzcie, moja trompeta, kurde. Dwie dychy dostępu. Co bym miał o jakimś reflektowaniu tutaj? A, o to chodzi. A, o to chodzi. Aha, rozumiem. W ten sposób zdobywam te całe jajeczka. No, no. Nie z tej strony. Spójrzcie. Chyba zrobiłem to, co tytuł mówi. Nauczyć się reflektować. O, no! Och, tam była woda, no świetnie. Świetne utrudnienie. Zabawne swoją drogą. Jak to działa. Tam pewnie i tak nie dostrzelę. Ale mogę na dużą odległość tak zrobić. No ładnie. Mam nawet broń z całkiem małym zasięgiem. Ciekawy koncept. I tak późno w grze nowy koncept został nam przedstawiony z tym reflektowaniem. Czy może wcześniej też to miałem, że mogłem coś takiego robić? Takie... Jakby to nazwać? Paski robić. Tylko po prostu nigdy z tego nie kojarzyłem, nie skojarzyłem i nigdy nie wypróbowałem, bo było pokazane jako... Czy tam było zawsze wyposażone jako druga broń? I jak to miałem, nigdy jakoś nie zwracałem uwagi? O lol. Spójrzcie, jak to się ładnie reflektuje. Co to w ogóle jest, że tak odbija się od wszystkiego?
Tak, przytrzymać troszeczkę. A to przyspieszało, widzieliście? Chamstwo. O, ej, ej, ej! Tam jest szyba, dlatego nie mogłem zreflektować tak ładnie. Cześć. Reflektujesz, kolego? Reflektujesz? Nie reflektujesz? Teraz już za późno na zreflektowanie swoich czynów. I proszę nie o przebaczenie. Mogę nawet przewidzieć, gdzie około będzie refleksja. I w ten sposób zrobić ten wybuch na przykład. I to powinienem zrobić tak, że trafi przycisk. To jest szalone. No i pięknie. Podoba mi się ten gimmick. Chcę więcej takich rzeczy. Ale tyle fajnych pomysłów mieli. Nie będę już po raz dziesiąty się powtarzał, jak bardzo to lubię. Gdy takie pomysły... Gdy w kreatywny sposób wykorzystywane są możliwości Splatoona. Ale co zabawne jest... To tutaj. Te takie paski, które reflektują i urywają się w połowie, gdzieś tam. To rzeczywiście odczuwa się jak... jakiś fanowski wymysł, który został dodany przez moda. W portalu czy coś, jako dodatkowa umiejętność. Całkiem to zabawne. Ale szczerze, tutaj teraz nie mam pojęcia, co zrobić. Okej, tu się coś zmienia. No, to jest fajne teraz. Muszę dopasować wszystko. To jest teraz strasznie skomplikowane jak na Splatoona. No. Muszę wszystko tak skombinować, żeby się ze sobą łączyło i wtedy szybko zareagować. To jest strasznie skomplikowane jak na Splatoona. Ej! To teraz rzeczywiście się odczuwało jak to, co sobie wyobrażam o takiej mapy fanowskiej, która w zwariowany, szalony sposób wykorzystuje te możliwości. Jak rzeczywiście jakiś custom map z Portala dwójki. Wow! Jestem pod wrażeniem.
Może rzeczywiście jakiś praktykanta mógł tą mapę zrobić tutaj. I tą funkcję, i dlatego do gry ją dali. Nie! Co to było? Jestem blisko celu. Jakoś to zadziałało. No dalej traf. Wybuch! Na tego gościa. To samo zrobić jeszcze przy tym gościu. Teraz! A, tak wycelować dokładnie. Bomby. Nie lubię tego. W jakim kierunku to idzie. Ale jakoś... Myślałem, że z opóźnieniem strasznie to zrobiłem, ale jakoś dałem radę. O, i teraz była to winda, która doprowadziła nas do... końca poziomu, gdzie jeszcze raz pod koniec mogłem wykorzystać tą fajną umiejętność. W tym odcinku mieliśmy same fajne mechaniki. I całkiem fajny boss fight, który mnie wkurzył pod koniec, ale no... Potem pokazałem, że potrafię. Dobrze, ludzie. Powiedziałbym, że tutaj kończymy odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków, wtedy macie zawsze coś do roboty. Zbliżamy się dużymi krokami do końca. W końcu teraz zostaje nam tylko jeszcze... piąteczka i szósteczka. A coś czuję, że szósteczka to będzie już finał. Jak ja się dostanę tu na górę? Czy było tutaj wejście teraz? A, tak, nie, czekaj, tu było przecież przejście. Cześć, Kelly. No, ta dziewczyna z śpiczastymi uszami ma dla ciebie dodatkowe jajeczka bonusowe. Świetnie. O, tutaj też tyle poziomów, co? Ile się naliczę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12. Możliwe... 13! Czy teraz wszystkie wyjrzałem? Możliwe. A Compulsive Collector's Paradise. To tu pójdziemy w następnym odcinku. Mam nadzieję, że tak dobrze się bawicie, jak i ja. I teraz w tle widzicie... no wędkarcie Bayonetta 3, na którą powinniście kliknąć. Bardzo byłoby miło mi. Na razie, ludzie. Cześć.